profesor na pewno jest dzisiaj z nami i przesyłajmy mu uśmiech, radość, taką radością dzielił się z nami przez całe życie i miłością do sztuki i muzyki. Kto kocha muzykę? Kto z Państwa kocha muzykę i sztukę? Wszyscy. I właśnie taki był profesor Kaczyński. Organizatorem festiwalu jest prezydent miasta Białej Kornackiej, pan Michał Litwinów, a współorganizatorem Centrum Kultury imienia Bogusława Kaczyńskiego, Orfeo Fundacja imienia Bogusława Kaczyńskiego i Mazowiecki Teatr Muzyczny imieniem Jana Kiepury. Dyrektorem artystycznym festiwalu jest pan Krzysztof Korni-Piotrowski. Ach, strach, strach, rady boskie, rady boskie! Więc zaraz wołam żonę o kwartkę i pytam, czy to mnie drugi czy prawie. Głos nie się zwiększył w serce i głęb. Żona leży we dziękując Państwu za możliwość tego ograniczonego za pośrednictwem transmisji online, ale jednak spotkania podczas tak uroczystego wieczoru życzę Państwu magicznej, pełnej wrażeń nocy, o czym jestem absolutnie przekonany, znając dotychczasowe doświadczenia i wyjątkowy kunszt artystyczny dzisiejszych artystów Fundacji Orfeo i Mazowieckiego Teatru Muzycznego. Pięknego i magicznego wieczoru. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dziś nie sposób nie zatrzymać się na chwilę i nie wspomnieć o Bogusławie Kaczyńskim, honorowym obywatelu miasta Biała Podlaska, uwielbiającym muzykę klasyczną, zakochanym w operze i operetce, uznawany za jednego z najwybitniejszych znawców muzyki i jej popularyzatorów w Polsce. Był wielokrotnie odznaczany i nagradzany, to zdobywca trzech wiktorów i superwiktora uhonorowany prestiżową nagrodą Piękniejsza Polska. Bogusław Kaczyński był inicjatorem i organizatorem wielu wydarzeń artystycznych i muzycznych, między innymi Międzynarodowego Festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy czy Festiwalu Muzyki w Łańcucie. I drodzy Państwo, miasto Biała Podlaska u pamięci Bogusława Kaczyńskiego organizuje drugi festiwal imienia Bogusława Kaczyńskiego. Prezydenta miasta Biała Podlaska. Białacką Nagrodę Kultury imieniem Anny z Sanguszków-Radziwiłłowej pierwszego stopnia otrzymuje pan Tadeusz Rzaczek. Dziękuję bardzo szczególnie panu prezydentowi i jestem bardzo wzruszony i jeszcze raz dziękuję się dziś. Ale absolutnie otwarty na wszelką różnorodność muzyczną. No, nie, ja bym
muzyką. Pewnie gwiazd... Ale mówię o muzyce, nie o tym, co muzyką... Ale bardzo cenił. Dokładnie tak. I oto dyrektor Krzysztof Romik-Wiotrowski zabrał w tej części, żeby była niezwykle kolorowa, pogodna, ale przede wszystkim, żeby jej było nudno. Nie wiesz, co jesz. Ja zasady mam. Klient to nasz pan. Uczciwości wzór. Mówią o mnie tak. Kram tego król. Szynka, że tak oho. To uścisnę rękę tu na stawie. Thank you.